Dobra, tu mamy srebrnego pilota. Powiem tak. Żeby go odblokować, trzeba będzie troszeczkę pokombinować. Tak, Gex teraz będzie wymagał od nas myślenia. Wow, naprawdę ciężko, ciężko. Bo będziemy musieli te trumny przystawiać do samego końca, żeby się kraty odblokowały. Sorry, Mr. Presley. O, i przy okazji Gex przeprosił pana Elvisa Presleya. Mogliście nawet przed chwilą usłyszeć. Sorry, Mr. Presley. Kurde, Elvis Presley, to była gwiazda, powiem wam szczerze. Mega szanuję muzykę ogólnie. Uważam, że dobrym był wykonawcą i świętej pamięci, że tak powiem. Świeć Panie nad jego duszą, jak to się mówi. Dobra, więc teraz tak. Możemy iść dalej. W takim razie. I teraz będziemy musieli dostać się do góry. Tak, tylko daj mi Gex. Czy chciałbyś zaskoczyć? O, dziękuję. Dziękuję, Gex. Dziękuję. No to teraz grzejemy w tę stronę, bo tutaj nas jeszcze nie było. Dokładnie tak. I na dole co tu będziemy mieli? O, trupiarze! Jak ja was dawno nie widziałem, a raczej Frankensteiny w sumie, można by powiedzieć. Okej, więc teraz musimy zebrać 50 czaszek, a raczej masek, przepraszam, nie czaszek, tylko masek Jasona Voorhees. I będzie elegancko. Tak przynajmniej mi się wydaje. We got a 211 in progress, baby. O, widzicie? Można w taki łatwy sposób maski zdobyć. Kurde, zasrane dynie. Więcej was matka w domu nie miała. Miała, ale nie chciała. To jest mój ulubiony tekst, bez kitu. O, siemanko. Patrzcie, jakie pobojowisko, kurcze, pieczone. Ja nie bez powodu tutaj idę, dlatego że no chcę, kurcze, pieczone, zdobyć dwa srebrne piloty. Tak więc, no nie powinno was to dziwić, dlaczego ja sobie przedłużam ten poziom, niepotrzebnie zresztą, bo mógłbym pójść już dalej. Ale czego się nie robi dla 100%. Taka jest prawda. Teraz tutaj, skok, elegancko. Dobrze idzie, jest elegancko, 29. O nie, teraz trzeba na tego uważać trolla zasranego, bo będzie ział ogniem. No, ale na szczęście nie na długo. Na szczęście, kuźwa, nie na długo. Teraz idziemy tutaj, dokładnie tak. Oj, będą szli na nas. Idzie, kurde, następny trupiarz. I następny. Następny się szykuje na wpierdol. Jeszcze tylko. No, 12. 12 jeszcze tylko tych, kurde. Kurcze, pieczone masek Jasona Voorhees i będzie elegancko. Będziemy mieli srebrny pilocik. Dobra, skoro to tak, to po co jest ta trzecia trumna? Co się nam otworzyło? Nie wiem, nie rozumiem, tak szczerze. Co my żeśmy zrobili? Jezus Maria, te krzyki! One są creepy! Halo, zostawcie tą kobietę!
Co wy, czemu ją, wy ją tak torturujecie w tym poziomie? Czemu ta kobieta jest torturowana? Weźcie mi powiedzcie. A może to facet jest? Za oczywiście będzie jakieś tutaj samce alfa się odezwą w sekcji komentarzy. Co, facet taki głos? Słuchajcie, różne rzeczy człowiek widzi, tak? Jakby nie bagatelizujmy takich rzeczy, bo różne rzeczy są. To co miałem zrobić, moi drodzy, zrobiłem. Dziękuję za uwagę, schodzimy w dół i kończymy sobie pierwszą misyjkę z tego poziomu. Tylko teraz, kurde, zejdź na dół. I pytanie, gdzie był teraz ten psychiatryk? To mnie bardzo zastanawia. To nie było tutaj, na bank tutaj to nie było. Tu była ściana. Tu był, no sami pamiętacie, baniak z krwią. Tutaj przyszliśmy, tak, tutaj przyszliśmy, więc jedyne co mi pozostaje... O, życie przy okazji mamy. 85. Kurde, dobrze. No to jak nie tutaj, no to trzeba iść tutaj. Nie, tutaj tym bardziej nie. Kurde, ała! To bolało w tym momencie, to mnie bolało. Proszę mnie przeprosić w trybie natychmiastowym. No i zaczynamy od początku, ta? A, no świetnie. A na szczęście mamy jeden i drugi pilot srebrny zebrany. Tylko teraz weź szukaj, kurde, tego psychiatryka zasranego. To chyba tutaj może będzie. No nie, tutaj nie będzie. To może tutaj? Ale tutaj już byłem. Czy to teraz jest tak, że... A, te dwie pary drzwi prowadzą do tego samego miejsca, prawda? No prawda, oczywiście, że tak. Zostawcie psychiatryka. Ring out the gimp. Może faktycznie tutaj muszę iść? Być może. Wiele na to wskazuje w sumie. Jezu, to jest creepy, że temu dziecku głowa tak odpada bez kitu. A nie, to jest zupełnie... Jezu, gdzie ja idę? Gdzie ja mam iść do tego psychiatryka? Jezu, ja nie pamiętam, gdzie jest ten psychiatryk. Psychiatryk to by mi się teraz... Teraz by mi się przydał, kurczę pieczone, patrząc na to, co tutaj się dzieje. Chyba tutaj się szło do tego psychiatryka. No tak, przecież, czyli dobrze szedłem. Teraz patrzcie, jakie to będzie creepy miejsce. Zombiaki, kurde, dobrze, że nie ma tego dzieciaka, kurde, z nożem, bo to by był dopiero już odlot totalny. Chociaż on by pasował do tej scenarii, nie będę tego ukrywał. Ale muzyka tutaj jest creepy, ja pierdzielę, dobra, wychodzę stąd. Wychodzę stąd, bez kitu.
Ale tutaj creepy soundtrack wleciał na pełnej. Ojoj, trochę to było straszne. 20 i 23 czerwone pilociki. Elegancko. I nie ma żadnej rundy. Nie ma żadnej rundy bonusowej odblokowanej? Co to ma znaczyć? Halo, zgłaszam sprzeciw. The ad said Beverly Hills adjacent. O, wspominka o Beverly Hill. Elegancko. Dobra, to teraz robię cięcie, bo wiecie, co to jest za lokacja. Już tam zresztą byliśmy. I ciekawostka, to właśnie był ten pilot, ten, który przypadkowo odkryłem. Nie ten, który teraz zdobyliśmy w psychiatryku, tylko ten, sami widzieliście, który. To generalnie tego pilota nie mogłem znaleźć za dzieciaka, no nie? I miałem z nim problemy, żeby go zlokalizować. Więc teraz robimy cięcie i widzimy się za niedługo. Bo wiecie, jak tam się dostać już mniej więcej. No i jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Teraz, kurde, nara dzieciak. Wypad z baru. Bierzemy zaraz dodatkowe żyćko. 86 będzie. No i o to chodzi. I o to chodzi. Nara. Nara. Dobrze, ładnie pociśnięte, kurcze pieczone. No to czas na trzecią misyjkę. Musimy zniszczyć 8 tych baniaków z krwią. Właśnie tych, o. Tak więc teraz trzeba będzie troszeczkę zwolnić, jeżeli chodzi o... Place is bigger than Drew Carey's bar tab. No, zgadzam się z tą stuprocentowo, Gex. Trzeba będzie troszeczkę zwolnić i na spokojnie teraz sobie seksplorować, bo ja nie pamiętam szczerze, gdzie są lokalizacje właśnie tych baniaków, a przynajmniej nie wszystkich pamiętam. Bo na razie pierwszy mamy zniszczony. To już jest progres. To trzeba sobie od razu zaznaczyć. Tu nie ma? Nie, nie ma. Możemy iść dalej w takim razie. Pamiętam, że był tutaj. Dokładnie. Dobrze pamiętałem. Trzeci będzie tutaj, na dole. O, i przy okazji życie, elegancko. Zobaczcie, kurde, jak fajnie. Ta uwaga na te przeklęte mordy, które normalnie by mi zadały damage, ale jako, że mam power up, no to tak trochę średnio bym powiedział, że mi zadacie damage. O ile dobrze pamiętam, to na dole będzie jeszcze baniak. O ile dobrze pamiętam. Tak, jest na dole. Czwarty, czyli mamy już połowę, elegancko. A i przy okazji, jak zbierzecie te srebrne piloty, to ich cienie pozostają tutaj, nie? To jest coś jak w Harrym Potterze i Więzienia z Kabanu, kiedy wracacie do wyzwań w różnych tam... Kiedy wracacie do wyzwań w Więźniu Azkabanu, to macie na przykład, mieliście do zebrania tam 10 tarcz zadań, no nie? To kiedy wrócicie i nie zbierzecie wszystkich, a zebraliście część, to na miejsce tych części tarcz, których żeście zebrali, pojawi się taki fioletowy cień tych tarcz, no nie? Tak więc to jest to samo co w Harrym Potterze i Więzienia z Kabanu. Nie wiem, mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, bo kurczę pieczone, no nie ręczę za siebie, jeżeli to źle wytłumaczyłem, no nie? I tak zdałem sobie teraz sprawę z jednej rzeczy, że ta trumna powoduje, że ja nie mogę dostać się wyżej i trochę mnie to irytuje. O, gimme. Siemanko, z tej strony Jimp i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gexa 2. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie zwiedzali... spierdoliłem się na dno i co teraz? I kurde, i od początku muszę niszczyć baniaki i rip.
i generalnie Reaperu nie polecam i proszę się reklamować na moim kanale. Znaczy nie reklamować, przepraszam najmocniej. Dobra. Tu mamy piąty, tu na dole będzie szósty od razu, z tego co ja pamiętam. Tak jest, szósty od razu jest. Więc pozostały nam jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Skoro nie ma tutaj tych jednego z nich, więc trzeba będzie ruszyć w takim razie w tę stronę. Bo tu na bank będzie jeden. Tak, nawet widzę go, śmiecia. Znaczy, widzę ten słodki baniaczek z ciekłą krwią. W ogóle zastanawia mnie jedna rzecz, skoro mówimy już tutaj o baniakach z krwią i tam z oczami, to jestem ciekaw, czy z perspektywy takiego truposza to dla nich taki baniak z ciekłą krwią to jest jak orężada, czy jak co w sumie? Czy to jest coś ala taki poncz? Przy okazji z żelkami w postaci ludzkich oczu? Bo jakby staram się zrozumieć logikę tego. O ile jakkolwiek można to logiką nazwać, no nie? Zobaczmy, czy tu będzie gdzieś ósmy baniaczek. Przydałby się. Ale jego tu chyba nie będzie. Ja chyba wiem, gdzie jest ósmy. Ale jeszcze z werdyktem poczekam na zobaczenie dokładne. W sensie, z werdyktem poczekam, dopóki nie ogarnę w 100% tej lokacji. Bo nie wiem, tutaj chyba raczej... A może jednak tutaj? Nie, wątpię w to. On będzie w innej sekcji ostatni, ten krwisty baniak. Tu nie ma. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. YouTube, proszę mi nie copyrightować filmu, ja tylko se zaśpiewałem. Dziękuję. Więc nie sprawdziło się, to nie tutaj, tutaj nie ma tego baniaka. Czyli sprawdza się to, o czym mówiłem, co mi się wydawało na początku, ale nie miałem pewności. A więc musimy się cofnąć. I to na samiutki początek. I teraz pewnie ktoś sobie pomyśli, co ty pierdolisz, na jaki sam początek? Może wam pokażę zaraz moje pierdolenie. I... nie w tą stronę poszliśmy. A może w tą? Nie, 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 nie w tą. Tu musimy iść. No. Teraz musimy cofnąć się tutaj, moi drodzy. Przy okazji mamy znowu tego wkurwiającego dzieciaka, którego ładnie żeśmy pocisnęli z Geksem. Tu mamy gorący kocioł Menelixa. A idąc teraz tutaj, to tak, tu mamy. To jest to. No i teraz na nas czeka czerwony pilocik. Więc trzeba się stąd teraz wydostać. Możemy w sumie w taki sposób, bo i tak nie dostaję żadnych obrażeń. Więc dzięki temu mogę sobie troszeczkę system oszukać. Dokładnie. I o ile dobrze ja tędy miałem iść? Tutaj chyba miałem iść. No właśnie, tutaj chyba. Nie, tu jest psychiatryk. My do psychiatryka jeszcze nie chcemy. Jeszcze za wcześnie na psychiatryka. Dobra, połączmy sobie kropki. Jesteśmy tutaj, dobra. Jesteśmy tutaj, super.
Tutaj, widzicie? Tu czeka na nas. Ostatni czerwony pilot tutaj na nas czeka, zajebiście. Udało się to zrobić za pierwszym razem. Bez większych problemów. I przy okazji jeszcze dodatkowe życie zebrałem, tak więc... Jest dobrze. To mi się podoba. 25 czerwonych pilocików, 20 srebrnych i 2 złote. To będziemy mieli dzisiaj 28 czerwonych pilocików. Tak więc te najcięższe poziomy, najbardziej popierdolone mamy już za sobą. Więc teraz czas na trochę chyba lżejszy poziom, czyli Prehistory Channel 2. Chciałem powiedzieć drugi, a wyszło drwa, kurde. Ciekawostki do poziomu This Old Cave. Nazwa tego poziomu nawiązuje do serii pod nazwą Ten Stary Dom. Misja Uważaj na spadającą lawę jest nawiązaniem do misji z gry Super Mario 64 o nazwie Uważaj na toczącą się skałę. The natives will trade you four of their women for the girl with the golden hair. No to zaczynamy zabawę. Oczywiście misja najważniejsza, czyli zebrać czerwone jak i srebrne piloty. I naszymi przeciwnikami poza owadami będą również, jak widzicie, gekony, które są takimi właśnie jaskiniowcami, imitują jaskiniowców. I tyle w zasadzie, no. Oni chyba też byli w pierwszym poziomie tego typu, jeżeli mogę to tak nazwać. Dobra, mamy tutaj oczywiście jajeczko z niewyklutym gekonem, bo tak mi się wydaje, że to jest gekon lub ewentualnie dinozaur. Mylić się zawsze mogę, oczywiście, że tak. Ile tutaj mamy tych? O kurde! Panie i panowie, ale będziemy mieli, kurde, łatwe wbicie srebrnego pilocika. Nieźle. A kiedyś w ogóle mi się za dzieciaka wydawało, że ten poziom właśnie będzie jednym z trudniejszych, ale dopóki nie ograłem Scream TV i tego. Dopóki nie ograłem Scream TV i w zasadzie... Boże. Circuit Central 2. No to nie miałem pewności, no, co mnie czeka. Szczerze, zebrałbym tego dinozaura, ale boję się, że ja przypadkowo wyjdę z poziomu. Co tu mamy? Zejdźmy sobie w dół. A, miejsce, z którego przyszedłem. Lol, myślałem, że coś nowego odkryłem. Ten odgłos tego kuku, kuku. Zawsze z tego bekę miałem. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka, to tak jak powiedziałem, wydawało mi się, że to był trudny poziom, ale później jak sobie go ograłem, jak byłem mały, to no jednak trudniejszy był Circuit Central i Scream TV 2, no nie?